Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na siłowni Spartan. Dzisiaj chcę zrobić barki i poruszyć jeszcze raz temat naturalności Patryka Pareńskiego, którego naprawdę serdecznie pozdrawiam i trzymam za niego kciuki, bo zrobił nieziemską, wręcz boską sylwetkę, jak dla mnie nieosiągalną, ale jak zawsze mnie nurtuje ten temat, czy Patryk jest naturalny. I niedawno przyszedł mi do głowy pewien argument, który jak dla mnie jest 99% pewny, który jest za tym, że Patryk niestety nie jest naturalem. I dzisiaj go między treningami, ćwiczeniami Wam go przedstawię i omówię. Jestem ciekawy Waszego zdania, bo ja ćwiczę, jakby ktoś mi nie wierzył już w innych tam materiałach, ktoś mówi, jak to wygląda, coś tam, chociaż nawet jak pokazywałem im redukcję czy masę, ale to już miesza z tym. Każdy moim zdaniem może się wypowiedzieć i kulturalnie zachować, a jeśli się tam obrażamy i wyzywamy i tak samo, czy Patryk nie był poziomem do kulturystów, których tam miał jakieś zdanie na ich temat i nagrywał filmy, i dla mnie to było w porządku, bo tak jak mówię, każdy może mieć swoje zdanie. I ja też nie uprzedzam, może ktoś mieć o wiele większą wiedzę, bo nie doszłem do pewnych poziomów i być lepszy ode mnie, ale mogę się jakoś kulturalnie wypowiedzieć i przytoczyć swoje argumenty. Tak więc zapraszam. I najważniejsze, co chciałem tu jeszcze zrobić, poznać właśnie Waszą opinię. Zrobię tutaj teraz wykres, będzie takie pytanie, tutaj będziecie mieli w tym roku albo w tym roku. Jak Wy myślicie, czy Patryk jest naturalny, czy nie jest? I zobaczymy, jak proporcjonalnie to wychodzi. Kto myśli, że da się takie coś osiągnąć, to co Patryk zrobił, a kto myśli, że to jednak było na jakichś większych tam wspomagaczach? Dzisiaj wykonuję ćwiczenia z wolnymi opuszczeniami, czyli tak 3 sekundy opuszczenia, szybkie wypchanie jednosekundowe i robię ogólnie mniejszymi ciężarami ponad 10 powtórzeń, dokładając później ciężar, zmniejszając powtórzenia. No i tak, moim głównym argumentem, że Patryk nie jest naturalny, to jest obserwacja jego charakteru. Tak jak wspominałem kiedyś na innych filmikach, byłem jego fanem od początku, dopóki nie było takiej zmiany, jeśli właśnie on się tak wyrobił fajnie, zszedł poniżej 13%, bo on też wspominał, że miał parę razy w życiu 13% body fatu i to już były te maksimum. I trudno to było, no to było jakoś, dało się radę utrzymać, ale poniżej 10 już było bardzo trudno to utrzymać. No i jego charakter właśnie takiego narcyza, który naprawdę dużo się przydaje, bo on dzięki temu dużo osiągnął, ale właśnie zawsze to, co on ma najlepszego, on to musi pokazać. Na przykład w domu komputer, czy swoją wieżę, czy żonę. I tu jest właśnie podstawa, jeśli on był naturalny, on by nam to natychmiast pokazał i udowodnił. A tak, on czeka, aż ktoś poświęci na to pieniądze i by przyjechał i nie wiadomo, czy musiałby się zwodzić, czy w ogóle by wyszedł z nim. I tu jest mój ten główny argument, że on tego nie pokazuje, tak? Bo, tak jak Wam mówię, on wszystko lubi siebie pokazać z jak najlepszej strony, od razu dokumentuje i w ogóle. Drugim argumentem jest ta cisza w hejcie do właśnie warszawskiego koksu, czy innych ludzi. No betoniarki jeszcze on jedzie, bo to już jest coś, ktoś, kto przesadza z danym na przykład tam substancjami. A na przykład jak wiemy o Arnold, czy jeszcze wcześniejsi kulturyści, czy już później zanim Frank Zane i ta cała zgraja, brała tylko w jakichś tam normach. I tak samo moim zdaniem on bierze, ale w jakichś tam normach, które jeszcze nie pokazują się tak od razu jakieś tam negatywne efekty. Takie jest właśnie moje zdanie. Ciekawe, jak Wy to rozpatrujecie. Na przykład wzrost Madafaka udowodnił, że ma powyżej 1,80 m, czyli to 83 też jestem za tym, bo jak widziałem te zdjęcia, jedynie może ta perspektywa z Piotkiem była inna, a
ale obstawiam na to, że on ma ten wzrost. To tylko chodziło, czy Patryk kłamie, czy nie. No, moim zdaniem jest wielokrotnym takim kroje naciągaczem czy kłamcą, ale może też się mylę. Tak mi się wydaje, taka jest moja obiektywna ocena po obserwacji tego kanału. I tak jak wam mówiłem, ten narcyzm, pokazywanie tego, co mamy najlepszego, a jeśli on by był naturalny, to na pewno by to nam bardzo szybko udowodnił i by była sprawa zamknięta. Tak to na pewno sobie myśli, a żaden hejter, no niestety nie jesteśmy aż takim bogatym narodem, żeby zebrała się grupa czy jedna osoba i pojechała tam i to wyjaśniała. I pozostaje zawsze taki niesmak, zawsze będzie ta niewiadoma. Ale tak jak mówię, dla mnie to naprawdę w wielu aspektach się z nim zgadzam. Jeśli nie byłby takim, ktoś napisałby bucem, z tym bym się nie zgodził. To jest pewny człowiek, który wie gdzie idzie, wie co chce osiągnąć i moim zdaniem to wszystko mogło mieć już od podstaw jakieś tam zaplanowanie i on już był wtedy trenerem, wiedział jaką markę buduje. Chciał pokazać te negatywne osoby, żeby tego nie brać i pokazać, że bez tych środków można tak zajebiście wyglądać i on zna na to recepturę i on wam to powie i on wam to sprzeda. No marketing to był coś pięknego, ja się nie dziwię, że on nie musi już pracować, że na tym tylko może teraz bazować, bo powiedzcie sami, świetna marka. A nie przestraszcie się, parę razy zdejmę koszulkę, bo chcę zobaczyć jak te mięśnie wyglądają. Już uprzedzam, że niestety 3 miesiące miałem przerwy, zalałem się, jadłem co popadnie. Ogólnie miałem też taką depresję, jeszcze byłem chory. No i tak to wyszło, teraz wracam na ten rytm dobry, już powoli cały czas trenuję. Zaczynam trzymać talerza się i myślę, że będzie coraz lepiej. Zobaczymy, bo ja całe życie ćwiczę, uwielbiam sport i tak samo aktywnych ludzi. Cieszę się, że tych kanałów jest coraz więcej, tak samo jak taki, bo zapomniałem jego imienia, ale serdecznie go pozdrawiam. Jeździ ciężarówką i ćwiczy, świetna forma, świetny przykład daje i mam nadzieję, że no bardzo pozytywny. No, widać, że do serca przyłóż człowiek. Tak więc jeszcze raz zrobimy tył, daliśmy teraz 5 kg więcej. Zrobię bez koszulki, zobaczę jak te plecy z tyłu wyglądają i te barki, tylna strona. Teraz też mi się przypomniało, na pewno ci co mnie oglądają, mam paru fajnych hejterów, których naprawdę pozdrawiam, bo też dają mi cenne rady. To może w końcu dojdzie do walki albo sparingu między Arturem Kujawskim a mną. Bo jak przypominam, on miał się odbyć, tylko miałem 2 razy wypadek na monocyklu, raz palec tutaj był. Szybko go nastawiłem w tym całym szoku i pojechałem do domu. Drugi raz też się waliłem na asfalcie do cały, byłem podrachany. Miałem odpukać teraz. Nawet dobrze to wszystko idzie, jeżdżę bezwypadkowo. No i na znowu pechowo miałem cały czas kontuzję auta teraz. Raczej awarię auta. Pierwsze to było, że pod głowicą poszła uszczelka, to przynajmniej rozrząd, wszystko zrobiłem. I teraz znowu poszła... kto się zwie, ja nie jestem żadnym takim specem. Od chłodzenia, chłodnica cała poszła i też miałem teraz wymieniona, mój staruszek jeszcze jeździ, no i mam nadzieję, że jak mi się teraz w pracy też wszystko uspokoi, kroję, ogarnąłem nowe programy, ogarniam SketchUp, może ktoś to kojarzy, to pojadę do Artura i zrobimy ten sparing, bo nie lubię czegoś takiego, jak coś obiecałem, to prędzej czy później chciałbym to dopiąć. Teraz zmieniam ćwiczenie, będę robił barki na wyciągu, zaczynam od 15 kg, let's go! Thank you.
I tak jeszcze moim zdaniem, czy Patryk jest naturalny, czy nie, to tam już miesza z tym. Jedynie to, że to może być kwestia marketingowa, bo zawsze się zastanawiam się, dlaczego takie osoby się nie przyznają. Na przykład Szuwar mówi otwarcie, inni mówią niektórzy otwarcie, nikim tego nie mówi, nawet się lepiej na nich wtedy patrzy. Ale nie wiem, czy by na przykład wtedy by jego sprzedaż, albo tak samo jak warszawski koks. Wiem, że Pączek coś się przyznawał, ale czy inni. Wiem, że też mogą ludzie mieć predyspozycję. Ja, uwierzcie mi, całe życie naturalnie ćwiczę. Parę razy może w życiu wyglądałem nawet fajnie po tym docięciu, ale nigdy rewelacyjnie. Wiem, też miałem paru znajomych, co ze mną ćwiczyli, to znaczy po paru miesiącach mieli super rezultaty, od razu lepsze ode mnie. Dlatego też wiemy, że każdy ma różne predyspozycje. Tak jak to mówi stalowy szok, kto się do tej tak nadaje, kto ma do tego geny, kto by naprawdę miał super warunki. I na przykład jeśli chodzą te sterydy i te inne rzeczy i one mają ludziom pomagać i wykraczać przez te normy, że mają ich dorównywać, no to spoko, każdy też ma swoje zdrowie i swój rozum. Ja wam powiem, że uwielbiam, ciekawy jestem świata i może po 40 czy 50 też bym spróbował, bo patrzcie jaki teraz jest też wysyp tych ludzi po 40 właśnie czy 50, jak świetnie wyglądają. Moim zdaniem to jest właśnie zasługa tych środków, bo kiedyś ich nie było i nie byłoby takich możliwości, chyba że się mylę. Że nie było te YouTube'a i tego wszystkiego i nie widzieliśmy po prostu tych ludzi, nie było nigdy udokumentowanego. Moim zdaniem teraz mam tak ponad chyba 20% tłuszczu, bo waga mi coś szwankuje, ale dużo ludzi mówi, że lepiej nie patrzeć na to. Ale ta sylwetka nie jest najgorsza. Moim zdaniem widać, że coś tam ćwiczę, nie za dużo, chociaż tak jak mówię wam, moje wysiłki są dość spore, a efekty są nikłe. Chyba się, jak mój jeden znajomy mówi, Robert zacznij już, bij se tam coś, nie ma żadnej wiedzy. Jak ja widziałem, wysłał mi zdjęcia, otrzymał tą szczykawkę i jakiś tam środek. Ja mówię, o żeż ty, ja bym był czerwony, żebym miał to gdzieś wbijać. To mnie właśnie najbardziej przeraża. Ale ciekawość, jakie było zachowanie, jak organizm się regenerował i to wszystko, to jest niesamowite. I nie wiem jak u was, ale moim głównym celem jest po prostu trenować i zobaczyć jak to będzie. I zawsze chciałem właśnie być do końca naturalem. Chociaż teraz wam powiem, że nie wiem, ale na pewno będę to publikował, bo ja lubię wszystko kręcić. Jakbym przeszedł na tą drugą stronę, chciałbym zobaczyć jakie są wspomagania itd. Ja długo w ogóle bez odżywek nawet byłem. Dopiero tak parę lat jestem na jakichś odżywkach, teraz też na razie nie potrzebuję. No jak jestem bardzo zmęczony, to wypiję ten koktajl białkowy na dodatkowe wzmocnienie i odbudowę mięśni. Ale tak na razie bez, i tak muszę spalać, to tam za dużo wrzucam tych kalorii. No i całe życie po prostu trenować, jeśli ktoś mnie zna, to myślę, że raczej mają mnie za w porządku równego gościa, który cały czas robił sport, nigdy nie miał do czegoś tam wielkich predyspozycji, zawsze goniłem, czy to za tenisem stołowym, czy za tym boksem. Miałem wyjść raz, wyszłem parę razy więcej, zobaczymy jak to wszystko się jeszcze potoczy. Jakby ktoś chciał posparować, to chętnie miałby gdzieś blisko do Pławniowi, mam kaski, mam rękawice, możemy posparować, nieważne jaką tam masz wagę. I trzymajcie się w ogóle. Wy tak samo działajcie, jak ja tak patrzę na te inne kanały, widzę, że ktoś coś robi, to od razu, a ja też dzisiaj coś potrenuję i to jest właśnie ten zdrowy impuls.
to, ale jeszcze tym samym ciężarem więcej nie daje. Powiem wam tak szczerze, że ostatni filmik, jak zrobiłem na temat Patryka, był naprawdę spoko, bo dużo ludzi pozytywnych się odezwało i takich normalnych. I prywatnie wysyłali mi swoje zdjęcia, mówiąc: Robert, ty się nie czepiaj, patrz jaką my mamy formę, to idzie wszystko osiągnąć. I tu mają rację. Większość wyglądała o wiele lepiej niż ja byłem na docięciu, ale do Patryka to się jeszcze umywało, naprawdę, bo to moim zdaniem było tak w granicach 10-13 bodyfetu. Nie było tak mega dociętych. I to jest też taki właśnie dowód, że ta szybkość, tak? Jak on to tak bardzo szybko zrobił na tej kapsaicynie, jeśli było chyba 5 osób, które wysłało mi sylwetki, zrobiło coś w życiu, jest cały czas wysportowanych, tak jak ja lubię sport i wyglądają fajnie. Ale nikt nie osiągnął tego, co Patryk. I to dla mnie też jest kolejny taki dowód, bo to są taki, Patryk jest tym frikiem, ale sam mówił, że nie jest. Bo pozdrawiam Dawida, kolegę, który dzisiaj byłem z nim na tenisie. On też ma takie dobre geny i tak szybko buduje czy redukuje masę. Ale nigdy tak się też fest nie przyłożył. Patryk na pewno się przykładał i robił kolosalną pracę. I tak było widać, on wszystko na to postawił. On bardzo z siebie dawał chyba maks. I może właśnie tu się mylę i po prostu ta jego pracowitość plus dobre geny wyszła, ta jego sylwetka, którą tak długo utrzymuje, bo utrzymanie też tej sylwetki to też jest kroje taki, no nie wiem, jak właśnie myślicie, jak ktoś ma poniżej 10 podyfatu, czy to idzie tak fajnie utrzymywać i nie wiem, czy pamiętacie te jego filmy, jak on ostro ćwiczył i dopiero zaczynał wszystko ten, to był bardzo zmęczony, widać było to przygnębienie, nie wiem jak wy macie po treningu, znaczy na najjutrzejszy dzień, to jestem taki spokojny i w ogóle on też to miał. A nagle jak było ten boom, to on tak jakby miał więcej energii, cały czas i był na fazie, on mówił, ćwiczy tu, super sylwetka wygląda, cały czas uśmiechnięty, tak jakby właśnie była jakaś taka dobra bomba, czyli ten testosteron, bo te różne rzeczy były na takim wysokim poziomie, że on mógł się regenerować i być cały czas w super formie. I to jest właśnie też zastanawiające. No, a to, że lubię sobie pogadać, a nie umiem na różne tematy tak długo i chciałbym jakiś fajny kanał też jeszcze otworzyć. O właśnie, jakby jacyś fajni ludzie by chcieli z moich okolic, chcą coś robić, są wygadani, bo ja dopiero to wszystko ćwiczę i naprawdę to idzie u mnie. To ja chętnie mam sprzęt, mogę nagrywać, to mogę montować, bo to bardziej lubię robić. A ktoś będzie się wypowiadał, a są różne fajne tematy i szłoby parę groszy na przykład nawet na tym zarobić sobie i by wpadło podzielić się, robić coś fajnego, a nie tylko na przykład tutaj i mieć na wszystko wyrąbane i tylko hejtować i narzekać. Może kiedyś otworzę taki kanał, skąd się bierzą hejterzy i jacy oni naprawdę są. Tak szukać ich na przykład na Facebooku, to jest fajnie pokazane. Bo można zobaczyć tą twarz, osobę, co ona tam robi, a na YouTubie jest już gorzej, bo całkiem anonimy są. Teraz właśnie w trakcie ćwiczenia przypomniało mi się też coś, że on raz pokazał, że niby był u lekarza i to był jego brat i taki podstawiony ten, jak były właśnie te pierwsze przypuszczenia po tej pierwszej takiej super przemianie, że właśnie podejrzewali go o jakiś tam, jak on to mówi, witaminę S. To zrobił z bratem taki cyrk, że chyba on był lekarzem, on tam przyszedł i to co wam mówię, że on zawsze chwali się i pokazuje. Moim zdaniem, gdyby on był czysty, on by sobie od razu tam pieniędzy ma, poleciałby sobie na te badania, jeszcze pokazałby dokładną kopię, wszystko ten i by zamknął bardzo szybko usta i w ogóle wtedy by miał, patrzcie, wtedy by miał jeszcze więcej chętnych moim zdaniem, bo ja bym wtedy dopiero miał szacunek, to jest, jak można to coś takiego dokonać, to naprawdę on ma wiedzę ogromną, siebie poprowadził, ciebie poprowadzi, a jeśli to jest takie, a gościu po 40 mógł sobie czegoś zażyć do pomocy, jest teraz na takiej super fazie, to chyba mniej osób pójdzie i poprosi o tą dietę i będzie w to wierzyło. Takie jest moje zdanie. Dlatego pamiętajcie też, by było mu to na rękę i on by sam musiał się postarać o to, żeby dostać taki sobie świstek i w ogóle
Chociaż też się dziwię, że on ma różne takie talenty, że nie próbował na przykład tego podrobić albo coś w tym stylu i na ten desen iść. Teraz, teraz będziemy wykonywać w ten sposób na wyciągu. Do linii. To już będzie ostatnie moje ćwiczenie na te barki, a ostatnio ćwiczę splity, pojedyncze partie. Tak jakoś, później może połączę po dwie rzeczy. Dzisiaj barki, wczoraj była klatka, a jutro są plecy. I robię to tak, że jednego dnia jest mała partia, a drugiego dnia jest większa partia, ale niekiedy jestem tak zmęczony, że robię jakiś dzień przerwy. Jak możecie, to mnie poprawcie, chętnie skorzystam. Dziękuję w ogóle od razu za jakieś fajne komentarze i poprawki dla mnie. Teraz w czasie przerwy chciałbym też pozdrowić oderwanego od pługa, żeby dalej kręcił, nie poddawał się, bo ma swoją misję i niech tam jedzie. I teraz mi się przypomniało też w trakcie tych kanałów, które się do mnie odezwały i naprawdę pozytywnej gości, Jerzy Bąk, jak się nie mylę. Gościu chyba, nie wiem, no pewnie jest po 40, ale jak on wygląda, docięty, może nie duży, ale pięknie, te wszystkie mięśnie jak chodzą i on sobie jeździ, ćwiczy. Może jak mnie teraz oglądasz, to może kiedyś się też umówimy i spotkamy u Ciebie czy u mnie na siłowni, albo raz Ty do mnie przyjedziesz, raz ja u Ciebie, albo gdzieś się spotkamy pomiędzy drogą jakąś siłownię wybrać i poćwiczyć. Naprawdę pozytywny gościu. Też widać, że właśnie to są zajebiście ludzie. A mnie bardzo ciekawi właśnie, co ci tacy negatywni, co chcą uszczypnąć siebie, jak oni wyglądają, co ich tak naprawdę boli, co w życiu im się nie udało, albo nie idzie im tak, jak pomyśli. Bo wtedy właśnie zbiera nam się ta negatywna, mi się wydaje, negatywne emocje i chcemy właśnie też kogoś tam ściągnąć. Okej, przerwa była. Normalnie mierzę sobie 3 minuty, ale teraz jak z Wami rozmawiam, robię sobie taki kanał, to na oko to idzie. 5 kilo więcej, 10, to bardzo czuć tą różnicę. Więc już nie będę dokładał, bo bym zrobił wiele mniej. Na siłę już nie jadę na razie. Kolejne pozdrowienia do kanału Wiecznie Głodny. Naprawdę Was tam zachęcam. Kościół ma tylko 600 subskrybentów, ale naprawdę wartościowy, pozytywny kanał o jedzeniu, o przygotowaniu jedzenia. Gościu tak samo jest bardzo pozytywny, miły, uprzejmy. No kolejny do rany przyłóż.
wartościowy, widać, że sportowiec, tacy ludzie sportu to się trzymają. Tak samo Patryk też jest, jak umie, jak chce, to się postara, z tymi hormonami trzyma. To bardzo fajnie, sympatycznie się go słucha, fajnie się wypowiada. Ma dobrą też retorykę, tylko tak jak mówiłem, te niekiedy, a już nie będę. Nie będę negatywnie się wypowiadał, to co miałem, to już powiedziałem. Myślę, że to już chyba będzie zamknięty temat na temat Patryka. Chociaż jeszcze jedno właśnie mi się tam przypomina, albo tam czasem sobie coś nakręcę, dzięki temu też mam większą oglądalność. Może nie chodzi o pieniądze, ale wtedy mogę różnych ludzi ciekawych poznać, tak jak ostatnio chyba 3 nowe ciekawe kanały, albo 4 nawet doszły. I tak to wygląda. Tak więc siła z nami. Co by mi się jeszcze przypomniało, jakby ktoś był z okolic i mnie zna i ktoś by chciał spróbować, czy gra w tenisa ziemnego. Mamy w Lagunie takich hotel jest i tam są korty może nie rewelacyjne, ale nawet dobre, za 20 zł za godzinę potychę we dwóch, małe pieniądze i można się pograć. Właśnie szukamy więcej chętnych, może jakby była taka większa ekipa, muszę też wziąć jakieś kamery i to nagrać. Jak ten nasz krzywy poziom idzie, wychodzi. Dla porównania i znowu mieć jakąś pamiątkę. Dobra, ja jeszcze raz zrobię wyciąg i na tym będę chyba dzisiaj kończył. No? Dobra. Tym miłym gestem jeszcze chciałbym Was zaprosić na, nie wiem który już, ale Mistrzostwa Śląska Kobiet. Naprawdę fajna impreza i można nawet przyjechać i to podziwiać, bo jest ten koronawirus, ale wszystko tam będzie zabezpieczone, przygotowane tak jak to ma być. I może mi się uda, że tam będę w parę dni, nakręcę to i coś zrobię, jakiś może materiał z tego. To będzie trwało parę dni, chyba 5 dni albo 4. Jak chcecie, wejdźcie sobie na stronę Karbo Gliwice i tam są dokładne informacje. To działo. Trzymajcie się, do usłyszenia pozytywnie.